tej grupie temat konsultacji społecznych jest doskonale znany, bo będzińscy seniorzy to grupa wyjątkowo aktywna i zainteresowana tym, co dzieje się wokół nich. Bardzo często pan prezydent spotyka się z klubem rencistów emerytów na Małachowskiego. To jest, bardzo często spotkania są w bibliotece. Korzyści z takich rozmów są obopólne, bo nie tylko aktywizują lokalną społeczność, ale również dostarczają urzędnikom wiele cennych informacji. Mieszkańcy wiedzą, czego im brakuje, czego chcą i co im zdecydowanie ułatwi życie, co im przeszkadza, co by chcieli mieć nowego, jakie propozycje powinny być realizowane i inwestycje na terenie miasta. Coraz większa liczba osób chcących współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji to świetna wiadomość dla organizacji pozarządowych. Naszym celem jest spotykanie się z mieszkańcami, robienie coś dla nich, więc dla nas takie konsultacje są kolejnym kanałem informacji. Żeby ten kanał działał jak najlepiej w ramach projektu, dobre praktyki współdziałania pozna setka przedstawicieli samorządu i trzeciego sektora. Trzeba się zastanowić, z kim będziemy konsultować, co będziemy konsultować, jak będziemy konsultować. A druga sprawa, robienie planów konsultacji społecznych. To też jest bardzo ważna kwestia, żeby mieć taki harmonogram i z tego harmonogramu się trzymać. To jest ciężka praca i tego trzeba się nauczyć. Warto, bo celem jest skupienie Będzinian wokół wspólnego celu – budowania społeczeństwa obywatelskiego.